Halo, halo, czas na kolejny poradnik od Just Freestyle. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak zrobić dość ciekawy trik, który mało kto wykonuje. Hill cross jest to, jak sama nazwa mówi, cross wykonany piętą. Różni się mocno od znanego Wam podstawowego crossa, ponieważ w hill crossie wykonujemy go za naszymi plecami. Wymaga mocnego wygięcia, ale by go zrobić, myślę, że po prostu trzeba wiedzieć, jak się za niego zabrać. I właśnie po to tu jesteśmy. Zaczynamy naukę. By prawidłowo wykonać obrót do hill crossa, należy najpierw opanować kapki piętami. Pozwoli Wam to otworzyć drogę do tego triku, ponieważ w takiej pozycji, jakiej kapkujecie piętkami, wykonujecie hill crossa. Obierzcie sobie mocniejszą stronę. Mi wygodniej jest wykonać te kapki, obracając się przez prawe ramię, więc wychodzi na to, że hill crossa łatwiej mi się wykonuje lewą nogą. Przejdźmy do podstawowych ruchów do tego triku. Ważne jest, by wykonać w moim przypadku prawą nogą rotację w kolanie do zewnątrz. Ta rotacja jest bardzo ważna w tym triku i musi wychodzić z kolana, nie z biodra. Inaczej nic z naszego triku. Próbujcie tak, jak ja Wam to pokazuję na ekranie. Piłka musi być lekko za naszymi plecami, a my tułowiem obracamy się do niej. Oj, jakaś brazuka się do mnie zbliża. Następnym etapem jest dodanie kapki piętą w drugiej nodze zaraz po odbiciu piłki od ziemi. Odbijajcie piłkę prosto i pamiętajcie o prawidłowej rotacji w kolanie. Próbujcie to do skutku, musicie poczuć, jak piłka siada Wam idealnie na pięcie. Pamiętajcie, by skierować palce u stóp do góry, to sprawi, że pięta ustawi Wam się idealnie do piłki. Teraz przypatrzcie się, jak to wygląda bez piłki. Po pierwsze, obrót tułowia. Obróćcie się do tyłu najmocniej, jak tylko potraficie. Jakbyście chcieli popatrzeć na Wasze tylne uda. Jak wykonujemy trik? Pierwsza rotacja nogą, którą ćwiczyliśmy na początku, była potrzebna do tego, by przepuścić piłkę między nogami i zrobić dla niej miejsce w drodze do Waszej pięty. Piłkę uderzamy siłą wyskoku, z samym środkiem pięty. Nie bokiem buta, tylko piętą. Pamiętajcie, w końcu to hill cross. Po tych wszystkich etapach próbujemy wykonać hill crossa zaraz po odbiciu piłki od ziemi. Skoczcie pewnie, odważnie i nie wahajcie się przed uderzeniem piłki do góry. Później zróbcie to po wyrzucie piłki bezpośrednio z rąk. A potem rzecz jasna z kapek. Przy wybiciu do hill crossa z kapek musicie obrócić się tyłem do piłki. Nie wybijajcie jej na środek waszej linii tułowia, lecz nieco w bok. Pamiętajcie o rotacji tułowia. Jeśli nie obrócicie tułowiem, to próby będą wyglądać właśnie tak. Tego nie chcemy. Teraz przyjrzyjcie się, jak wygląda ten trik w 240 klatkach na sekundę. To pozwoli każdemu z Was indywidualnie utrwalić w głowie, jak wyglądają wszystkie poszczególne ruchy. Jak zachowuje się ciało, w którym momencie wyskoczyć i jak odbić piłkę. Na początku będzie ona strasznie lecieć na boki, ale w końcu w miarę treningów będziecie wybijać ten trik prościutko. Tak jak każdy inny trik we freestylu, od pierwszego podbicia do opanowania dzieli długa droga prób i błędów poprzez konsekwentne treningi. Więc jeśli chcecie dany trik dobrze opanować, musicie go utrwalać co trening. To jest ćwiczenie pamięci mięśniowej, czyli jak z jazdą na rowerze. Teraz pokażemy Wam najczęstsze błędy przy wykonywaniu tego triku. Pierwszym błędem, co już wcześniej wspomniałem, jest brak rotacji w tułowiu. Sami zobaczcie, jakie są tego skutki. Kolejną gafą w trakcie treningów może być błędne wykonanie pierwszej rotacji. To jest błąd, z którym często się spotykałem podczas warsztatów. Nie wykonujemy rotacji do wewnątrz, ponieważ wtedy tworzymy zupełnie inny trik. Z kółkiem do wewnątrz robimy sztuczkę o nazwie Butterfly, tylko że zamiast wybić piętą, kończymy go kliperem. Róbcie rotację do zewnątrz. Kolejne błędy, które również często mi się zdarzają, wynikają z tego, że minimalnie błędnie wybijemy piłkę. Może nam się odbić od drugiej nogi, od ręki, albo, co jest niezwykle frustrujące, no właśnie, możemy drugą nogą wybić sobie bardzo daleko futbolówkę. No niestety trzeba to przeboleć, hill cross to jest naprawdę trudny trik na kontrolę i musimy go długo panować, by był perfekcyjny. Czas na połączenia. Moje propozycje do tego triku są następujące. Możecie wykonać hill crossa zaraz po kapkach piętkami. Jest to niezwykle efektowne zakończenie hill jugglesów. Jeśli wykonujecie hill crossa lewą nogą, to ostatnia kapka piętą przed wyskokiem powinna być wykonana prawą nogą. Kapka powinna być wybita nieco wyżej niż pozostałe, by mieć ten ułamek sekundy na wyskok do hill crossa. Kolejne połączenie, no powiem Wam, że na tym nagraniu widzicie, jak go wykonałem pierwszy raz w życiu. Tat hill cross NT, myślę, że bardzo efektowne kombo. Następne połączenie, ad z hill crossem w NT. Myślę, że naprawdę fajny trik.
Możecie również za pomocą Hillcrossa zrobić szybkie i efektowne przejście do apera. Albo z apera. Hillcrossy na ilość to już wyższa szkoła jazdy. Spróbujcie. To by było na tyle. To był poradnik od projektu Just Freestyle. Projektu, którego celem jest rozwój freestyle futbolu w Polsce. Chcemy Wam jak najbardziej pomóc w zapoznaniu się z naszym jakże pięknym sportem. Dlatego jeśli potrzebujesz jakichś porad co do tego sportu lub masz życzenie w postaci poradnika do triku, to śmiało pisz w komentarzu. Ponadto zapraszamy do grupy facebookowej, gdzie możecie zintegrować się ze wszystkimi pasjonatami trików z piłką. Wszelkie linki macie w opisie. Mamy nadzieję, że poradnik był pomocny. Mówił dla Was Brzezik i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Do następnego. Eldo.